Drodzy Państwo, mam do Państwa prośbę. Będę mówić do każdego z Państwa z osobna. Kochasz swoich najbliższych, to pokaż to. Jeśli kochasz swoich najbliższych, zadbaj o nich. Pamiętaj, że koronawirus jest niewidoczny, ale bardzo przebiegły. Jeżeli nie musisz, nie wychodź z domu. Słuchaj zaleceń odpowiedzialnych służb, które są przekazywane przez różne dostępne media. Nawet jeżeli czujesz się dobrze i nie będziesz miał żadnych objawów, pomyśl, że możesz być nosicielem wirusa. Każde spotkanie z ludźmi niesie takie ryzyko. Oni też mogą być tylko nosicielem i nie wiedzą o tym. Twoi bliscy i rodzina już takiej odporności mogą nie mieć. Nie musisz, to nie wychodź. Apel dotyczy wszystkich, bez względu na wiek i płeć. To prośba do dzieci i dorosłych, rodziców, dziadków, rodzeństwa, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Potraktujmy ten czas jako wspólną kwarantannę. To próba odpowiedzialności za życie i zdrowie człowieka. Nikt za nas tego nie zrobi. Pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni. Zdajmy ten trudny egzamin razem. Postarajmy się wspólnie zadbać o siebie. W razie potrzeby macie jeszcze przyjaciół i telefon, przez który możecie się kontaktować. Nie dajcie się też ponieść panice, która jest już powszechna. Ta choroba jest niebezpieczna z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się w krótkim czasie. Powikłania są groźne, tak jak po grypie, do której wszyscy się przyzwyczaili i ją bagatelizują. Grypa jest równie groźna, ale jakoś nikt tak nie panikuje. Ten czas wspólnej kwarantanny to czas na zdrowe odżywianie i higieniczny tryb życia, do którego powinniśmy wrócić na co dzień. Nie zapominajcie Państwo o spacerach z dala od skupisk ludzi, a najlepiej po lesie. Życzę wszystkim Państwu powodzenia, wytrwałości, szybkiego powrotu do normalności i cieszcie się Państwo wiosną.